Co oznacza termin STEM? STEM wywodzi się, wydaje mi się, że ze Stanów Zjednoczonych, to jest lata 90. albo już 2000. Rozwijając ten skrót, jest to Science, Technology, Engineering and Mathematics. Całe to pojęcie korelowane jest z sektorem edukacji. To, co się stało wtedy w Stanach, to ludzie uświadomili sobie, że jest pewna luka w reprezentacji między płciami w dziedzinach, które są właśnie teraz opisywane jako STEM. I zaczęli się zastanawiać nad tym, w jaki sposób można zaradzić temu problemowi. W ogóle zidentyfikowali to jako problem i zaczęli się zastanawiać nad źródłami takiej, a nie innej sytuacji. I jakie są przyczyny tej luki? Myślę, że powody można mnożyć. Tak naprawdę myślę, że lista nie jest skończona, ale to, w co oni i ich następcy w różnych innych krajach zaczęli uderzać, to, że na przykład dziewczynki w młodym wieku nie są zachęcane do rozwijania swoich zdolności matematycznych chociażby, to, że społecznie akceptowalne są bardziej zawody humanistyczne, czy artystyczne, czy poświęcenie się karierze mamy bądź żony. Generalnie, tak jak mówię, powodów jest mnóstwo, sposobów na rozwiązanie tego też jest mnóstwo, ponieważ powstało bardzo dużo akcji, które miały promować udział kobiet w tych dziedzinach. W Polsce to chociażby akcja Dziewczyna Politechniki, którą pewnie wszyscy znamy, czy Women in Tech Summit, który w tym roku był już drugi raz i cieszy się niesamowitą popularnością. Różne programy mentoringowe, dzieje się raczej. Ale tak jak mówię, ten termin STEM raczej dotyczy edukacji i takiego pochodzenia dziewczyn, które zajmują się teraz czy to nowymi technologiami, czy to IT, czy karierą naukową. Jak myślisz, dlaczego kobiety rzadziej wybierają taką ścieżkę kariery, jak na przykład bycie doktorem czy profesorem nauk ścisłych, albo po prostu jakąś ścieżkę, branżę związaną ze STEM? Czy może brakuje im odwagi? Nie wiem, czy odwaga to jest to kluczowe pojęcie. Trochę też ciężko mi jest mówić, bo jakby w dużej mierze mogę mówić o własnych doświadczeniach, a jak wiadomo jednostka nie stanowi dobrej próbki statystycznej. Nie wiem, czy to jest kwestia odwagi, tego, że my tak naprawdę mamy bardzo dużo ról społecznych do spełnienia. I nie mówię to tylko o byciu mamą, żoną, ale też jak spojrzycie na to, jakie są oczekiwania wobec córek i synów, też mamy pewną dysproporcję czasami, więc jakby wydaje mi się, że kobiety mają jednak dużo więcej ról społecznych do spełnienia i też dużo większą presję społeczną związaną z tym, jakie mają być w wielu aspektach swojego życia. I wydaje mi się, że nie wszystkie sobie z tym radzimy na tyle dobrze, żeby iść własną drogą. Wydaje mi się też, że dużo z nas potrzebuje pokazania, że słuchaj, jest możliwość, żebyś ty była inżynierem, tak? Albo żebyś ty była biotechnologiem. Czy to jest prawda? Nie wiem. To są pewnie moje jakieś wyobrażenia o całej sprawie. Moja sytuacja jest o tyle ciekawa, że ja jestem doktorem nauk fizycznych. Jestem fizykiem teoretykiem i w mojej pracy naukowej zajmowałam się ewolucją wszechświata i tym, jakie procesy produkcji cząstek następowały w dalekiej historii wszechświata, które mogły spowodować, że on teraz wygląda tak, a nie inaczej. Więc jest to bardzo abstrakcyjne i naprawdę czysto teoretyczna robota, wiele godzin spędzonych nad kartką, komputerem, pisanie symulacji i takich innych rzeczy. W którymś momencie ja stwierdziłam, że okej, to ja dziękuję, idę do biznesu, ale też nie chciałam się żegnać do końca z nauką, bo jednak taka ciekawość świata i taka potrzeba rozwiązywania problemów i rozumienia coraz więcej i uczenia się cały czas jest we mnie na tyle zakorzeniona, że stwierdziłam, że muszę poszukać czegoś, co będzie z jednej strony nienaukowe, a jednak naukowe. A wydaje mi się, że to wszystko się zaczęło od początku. Tak, ja byłam mega ciekawskim dzieciakiem. Wszystko mnie interesowało i miałam to szczęście, że moi rodzice nie reagowali alergicznie na 500 pytanie co to, a dlaczego, tylko raczej starali się ze spokojem odpowiadać albo odsyłać mnie do książek. Dzięki im wysiłkom bardzo szybko nauczyłam się czytać i myślę, że to zaprocentowało. No i też jakby nie reagowali śmiechem na moje plany zostania kosmonautą czy pracy w NASA, jak sobie wyobrażałam będąc dzieckiem, tylko raczej wspierali mnie w tym i uważali, że fajnie mieć marzenia, tak? Może się nie uda, bo jednak to jest dosyć specyficzne i dosyć wymagające marzenie, no ale może uda się coś zrobić gdzieś pomiędzy. Poza tym na którymś stażu analizowałam dane z Europejskiej Agencji Kosmicznej, więc ja wtedy, siedząc nad tymi plikami, doszłam do wniosku, że właśnie spełniam marzenie z dzieciństwa. Czy na drodze edukacji właśnie w dziedzinach ścisłych spotkałaś się z dyskryminacją kobiet? Częściowo tak. Nie było to na tyle inwazyjne, żeby jakoś mnie złamać, wydaje mi się. Ja też mam dosyć silny charakter i przez to, że mam duże wsparcie rodziny i męża, to ja mam to wszystko bardzo dobrze poukładane w głowie, wiem kim jestem, co sobą reprezentuję, bez względu na to, czy jestem kobietą, czy mężczyzną, czy jestem wysoka, czy niska. Zdarzały się jakieś drobne sytuacje, w których ktoś nie akceptował tego, że jestem kobietą i mogę myśleć, ale ja raczej podchodzę do tego z przymrużeniem oka i traktuję to jako problem tej osoby, która tak myśli i problem tej osoby, która dyskryminuje. Jeszcze jak miałam 20 lat, starałam się zawsze reagować dosyć intensywnie i starać się wytłumaczyć tej osobie, że nie ma racji i że ja tu ci pokażę, że ty nie masz racji. No ale po kilku takich próbach, kiedy okazywało się, że te osoby nie reagują na żadne argumenty merytoryczne, po prostu stwierdziłam, że no okej, no to jest ich zdanie i to jest nadal jedna osoba, czy dwie osoby, czy trzy osoby, więc może należy zrobić coś, żeby pokazać 10 osobom, że to nie jest prawda i to takim osobom, na które mogę mieć wpływ, a nie jakimś, nie wiem, 60-letnim czy 50-letnim facetom, którzy już i tak zdania nie zmienią. Czy myślisz, że w przypadku kobiet kariera naukowa jest w jakiś sposób utrudniona? Ogólnie sytuacja w polskiej nauce jest trudna, więc bez względu na płeć zdecydowanie, ale wydaje mi się, że jakby ta niestabilność, długofalowa niestabilność zatrudnienia czy długofalowa niestabilność finansowa bardziej dotyka kobiety, no bo to my siłą rzeczy idziemy na urlop macierzyński, tak, czy na wychowawczy, czy bierzemy w dużej mierze zwolnienie, bo dziecko jest chore, a nie nasi partnerzy czy mężowie, choćby się bardzo starali. To czasami nawet to jest niemożliwe ze względów prawnych. Mój mąż na przykład chciał się ze mną podzielić moim urlopem macierzyńskim, ale okazało się, że jest to niemożliwe, ponieważ ja formalnie nie byłam wtedy zatrudniona na umowę o pracę, tylko byłam doktorantką, a wymogiem prawnym skorzystania z tych 6 tygodni urlopu macierzyńskiego przez tatę jest to, że kobieta wykorzysta 14 tygodni urlopu macierzyńskiego swojego wcześniej, czyli musi być formalnie zatrudniona na umowę o pracę. W naszym wypadku to się nie sprawdziło, więc mimo szczerych chęci no nie mógł tego zrobić. Także są jakieś takie drobne przeszkody, prawa nie przeskoczysz. Wydaje mi się, że też to trochę idzie w dobrą stronę, chociażby świadomość społeczna jest dużo większa. Mam coraz więcej znajomych, których to faceci wykorzystują część chociażby urlopu wychowawczego i odciążają w ten sposób swoje żony, co jest fajne. Myślę, że może to długofalowo pomóc kobietom jako takim, czy to w nauce, czy nie w nauce. No tak jak mówię, sytuacja w nauce jest skomplikowana. I wydaje mi się, że właśnie to bardziej jednak dotyka kobiety, bo kobiety bardziej zwracają uwagę na to, że muszą mieć za co żyć na urlopie macierzyńskim, czy już wychowując dziecko, tak? I jeżeli masz teraz kontrakt na 3 lata bez żadnej nadziei na przedłużenie go, bo nie wiesz, co się stanie. Czy w ogóle twój projekt się przedłuży, czy nie przedłuży, czy w ogóle będzie nowy projekt, czy wygrasz konkurs na to stanowisko, czy nie wygrasz, to jest bardziej złożony problem. Poza tym, przynajmniej w mojej dziedzinie, w fizyce na Uniwersytecie Warszawskim, jest tak, że po zakończeniu doktoratu trzeba jechać na staż podoktorski i to jest wymagane, 1 albo 2. Więc tak naprawdę przez rok mieszka się gdzieś, przez drugi rok mieszka się gdzieś, albo 3 lata, albo 4 i dopiero można myśleć o powrocie do Polski. To się komplikuje w sytuacji, gdy ma się rodzinę, tak, gdy jest się w związku i zazwyczaj niestety to kobiety w tym momencie odpuszczają. Były badania w ogóle prowadzone na ten temat, że odsetek kobiet drastycznie maleje po doktoracie, co widać na korytarzach. Wiadomo, że kobiet profesorów jest bardzo mało, ale to jest stan zastany już z lat 50. chociażby, czy 60., tak, więc z tym nic nie zrobimy. Ale faktycznie widać to, że kobiety w którymś momencie po prostu odchodzą. Sama to zrobiłam. To też nie jest tak, że nauka nie daje szans kobietom, żeby się rozwinąć, że oni się po prostu swoimi prawami i też nie może z tego wyjść. To nie jest łatwa droga i to wymaga wyrzeczeń. Jak 10 lat mojego życia pokazuje, że wymaga, jest fajnie, jest warto się tym zajmować, jest satysfakcjonująco, ale w którymś momencie dochodzi się do tej ściany i człowiek się zastanawia, okej, jak nie podejmę tej decyzji teraz, to co się stanie za 5 lat? I wtedy będzie mi na przykład trudniej wejść na rynek pracy, jak już będę mieć lat 35. To są takie dyskusje wewnętrzne, które trzeba ze sobą przeprowadzić. A w takim razie jak sytuacja kobiet wygląda w biznesie? W biznesie, wydaje mi się, że jest o tyle łatwiej, że biznes jest bardziej elastyczny, po prostu, tak? Nie ma tej biurokracji, którą trzeba spełnić. Nie jesteśmy zobligowani jakimiś ustawami do czegoś, do planowania budżetu w taki, a nie inny sposób, do przygotowywania kontraktów z pracownikiem w taki, a nie inny sposób. To, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, nie wpływa za bardzo, albo przynajmniej chciałabym, żeby nie wpływało za bardzo na to, co się z tobą dzieje. A jak te proporcje płci wyglądają w Sygnis? Wydaje mi się, że mamy w firmie gdzieś około 40 paru procent kobiet teraz. Co jest istotne, na 3 stanowiska menedżerskie 2 są zajmowane przez kobiety. Jak myślisz, w jaki sposób może, a nawet powinna wyglądać współpraca ośrodków akademickich z biznesem? Można popatrzeć chociażby na Niemcy. Niemcy od 30 czy 40 lat intensywnie inwestują w R&D, ale to naprawdę są kosmiczne pieniądze z naszego punktu widzenia i u nich widać efekty. Tam, jeśli człowiek po doktoracie mówi, idę pracować do firmy XYZ, to oni przybijają piątkę i mówią, super, fajnie, właśnie po to Cię kształciliśmy. W Polsce jeszcze nie do końca to tak wygląda, raczej obowiązuje ten taki etos naukowca, idealisty, który nakarmi dzieci swoją publikacją i tak dalej, myślenie o pieniądzach nie przystoi, to w ogóle nie o to chodzi, jak wiadomo w życiu i tak dalej, no a wszyscy wiemy, że to ma znaczenie i to się w biznesie w Polsce, mam wrażenie, zmienia, bo jest coraz więcej firm, które stawiają na te badania, stawiają na rozwój, jest też coraz więcej firm zewnętrznych, czy też dużych koncernów, które stawiają swoje centra R&D właśnie w Polsce, a nie tylko centra produkcyjne ze względu na tanią siłę roboczą, jak to było do tej pory. Jest parę przykładów bardzo świeżych, dużych firm, chociażby farmaceutycznych, które wessą naukowców bardzo szybko, bo dadzą im atrakcyjną alternatywę. Widać, że się dzieje, jest tego coraz więcej, jest coraz więcej fajnych projektów, jest coraz więcej też dofinansowań takich unijnych, możliwości znalezienia funduszy na swój innowacyjny pomysł. Co mogłabyś powiedzieć dziewczynom, które myślą o tym, żeby zaangażować się w jakąś dziedzinę związaną ze STEM, ale wahają się, nie są pewne siebie? Co mogłabyś im poradzić? Jeśli mogłabym porozmawiać ze sobą te tam kilkanaście lat temu, to ta rzecz, którą bym sobie powiedziała, to, żeby się tak bardzo nie przejmować tym, co inni myślą. Bo my kobiety mamy tendencję do przejmowania się opinią całego świata. Jakąś taką potrzebą uszczęśliwiania całego świata, siebie to na końcu. Więc czułabym im odwagi przede wszystkim. Tak jak zaczęłyśmy od tej odwagi, że brakuje im odwagi, więc może faktycznie tej takiej odwagi w życiu na swoich warunkach i w braniu odpowiedzialności za te decyzje, które podejmujemy i może zdaniu sobie sprawy, że porażka jest częścią sukcesu, co jest gorzką nauką, taką życiową. Myślę, że to i myślę, że też stworzenie sobie takiego inkubatora wokół siebie, czyli otaczanie się ludźmi, którzy ci dobrze życzą, trzymają za ciebie kciuki i rozumieją cię. Jeśli nawet nie są do końca może związani z tą branżą, to nadal dobrze ci życzą, chcą tylko twojego dobra.